Dobra atmosfera dla przedsiębiorców zaowocowała realizacją zakładów pracy. I tam wymienimy chociażby Bestem, Afidekor, którego konstrukcję Państwo widzą po mojej lewej stronie, a swojej prawej. Miasto zaczyna się rozwijać. Powstanie market Primpu Mleczarni. Pan Anatol Gerczak już wybudował swoje wylęgarnie w Limszy. Kooperanci IKEA, czyli firma Asia i firma Szkłomal, jeszcze w tym roku zaczną budowy. Kisielice rozwijają się dlatego, że zdecydowana większość z Was kocha swoje miasto i rozumie, że wspólną, ciężką, konsekwentną pracą możemy pozostawić po sobie coś dobrego przyszłym pokoleniom. Tylko postawa zgody i przyjaźni samorządu właśnie z Wami, szanowni mieszkańcy, jest gwarancją powodzenia wielu zamierzeń planowanych w mieście. Przykładem tego zaufania społeczeństwa i samorządu jest wdrażany budżet obywatelski. To Państwo będziecie mogli zaplanować, na co będą wydane pieniądze. O tym będziemy jeszcze informować w trakcie tego roku. Już w przyszłym roku to Wy zdecydujecie, na co wydamy publiczne pieniądze. Drodzy Państwo, o Kisielicach w ostatnich miesiącach mówiła cała Polska. Na szczęście pozytywnie. Pomysł gumowych dróg uznano za ciekawy i innowacyjny, a medialny szum spowodował, że wiele firm z branży polimerów zainteresowało się innowacją z gminy Kisielice. Chciałbym Was zapewnić, że dobrze wykorzystamy tę pozytywną popularność, a technologię budowy tanich nawierzchni drogowych będziemy dalej rozwijać. Bo to właśnie remonty dróg będą dla mnie w najbliższych latach, w tym i w następnym, priorytetem. Już wyremontowaliśmy 180 km dróg gminnych, a dzięki starostwu i staraniom radnego powiatowego Bartosza Bielawskiego udało się wylać nową nawierzchnię w kierunku Klim. To jest 1,5 niemal kilometra asfaltu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomagają w rozwoju naszego miasta i gminy. Czyli właśnie Wam, drodzy mieszkańcy, władzom samorządowym wyższych szczebli, radnemu powiatowemu, panu Bielaskiemu, który bardzo czynnie i aktywnie włącza się w pracę samorządu kisielskiego, radnym Rady Miejskiej Kisielic, bez których na pewno nie można byłoby normalnie funkcjonować. Bez tego wsparcia radnych, większości radnych oczywiście, bo nie wszystkich, zawsze istnieje jakaś opozycja i to jest normalne w państwie demokratycznym. Także radnym szczególnie dziękuję, bo bez nich nie byłoby nic. Oni zresztą reprezentują Państwa. Dziękuję księdzu proboszczowi, Ochotniczej Straży Pożarnej, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom, rolnikom, urzędnikom, nauczycielom i policjantom. Wreszcie wszystkim, którym leży na sercu dobro naszej gminy, naszej małej ojczyzny, gminy Kisielice.